Pamięta pani ten moment, kiedy się pani dowiedziała o śmierci córki? Tak, pamiętam. Nie umiałam w to uwierzyć. Wiedziałam, że to jest nieprawda. Myślałam, że to jest nieprawda, że w szpitalu może ją takie coś spotkać. Dzień wcześniej jeszcze mi pisała SMS-y. A rano przyjechał od niej mąż i powiedział, że Iza nie żyje. Mówię, jak to Iza nie żyje? To jest przecież niemożliwe. Mówię, przecież poszła do szpitala po pomoc. Jak ją to mogli zostawić? Jak to się stało, że Izabela trafiła do szpitala? To był poniedziałek. Maja, jej córka, jechała na hulajnodze i się wywaliła i sobie nos szczaskała i krwotoku dostała z tego nosa i pojechała z nią do Bielska, do szpitala. I jak wracała z tego Bielska, to mówi, mamo, mnie chyba wody odeszły. I mówi, chyba to z tego stresu. Przez telefon, tak pani powiedziała? Tak, tak, przez telefon. Tak mi powiedziała. I pojechała do lekarza. No i powiedziała, że dostała skierowanie, że jutro rano ma przyjść do szpitala, tu do Pszczyny. Doktor powiedział, że on będzie i osobiście się nią zajmie. To są jej słowa. Ale miała jakieś złe przeczucie? No bała się, SMS-y mi pisała. Pokazać pierwszy. Pewnie. Pierwszy był o 9:31. Dziecko waży 485 gram. Na razie dzięki ustawie aborcyjnej muszę leżeć i nie mogą nic zrobić. Aha, przeczytać. Czyli ona już miała świadomość, że coś jest z dzieckiem nie tak. Tak, tak. Ewentualnie zaczekają, aż umrze, albo coś się zacznie, a jeśli nie, to ekstra mogę spodziewać się sepsy. Czyli ona miała takie przeczucie, tak, że coś może... Bo czyli już wiedziała, że coś jest nie w porządku, tak, wiedziała. Z płodem, tak? I tam jej powiedziano, że... Że muszą czekać, aż dziecko umrze, inaczej nic, wcześniej nic zrobić nie mogą. Bo przyspieszyć nie mogą. Musi albo przestać serce bić, albo coś się zacząć. Ale dlaczego nie mogą przyspieszyć? Nie wiem, musi albo przestać... Można wykonać cesarkę, albo można przyspieszyć poród, prawda? Tak, ale oni nic z tego nie zrobili. Powiedzieli, że ma czekać, aż serce dziecko przestanie bić. Może być tak, że w każdej chwili dostanę sepsy. To jest 11:50. Nie mogą nic zrobić, bo by było, że specjalnie. Czyli tak jej powiedziano, tak? No nie wiem, tak mi. Bo jak wody odeszły, wody, to wiadomo, że dziecko nie ma czym oddychać. Tak. I to dziecko się samo dusi. Izabela pisze tak, jakby przeczuwała swoją śmierć. Martwi się i obawia o swoje życie. W kolejnych wiadomościach informuje matkę, że zaczyna się bardzo źle czuć. Wciąż podejrzewa sepsę. To niestety okaże się właściwa diagnoza. Stawia ją jednak ciężarna, nie lekarze. Ja napisałam, czy dają ci coś, żeby poród wywołać. Nie mogą dać. Muszą czekać, ją samo zacznie. A jak nie, to czekamy, aż serce przestanie bić. Ja jej piszę... Przecież to jakiś horror jest. Ja mówię, a wody odeszły, no nie, bo wiem samego przykładu, tak. Wiem, że to trzeba dziecko urodzić. Musi samo, napisała. Ja mówię, szkoda gadać. Wiem, ale takie mają procedury. No ona pisze mi, baba jak inkubator. A dziecko też się męczy. Nie ma czym przecież oddychać. Z badań, które Izabela wykonała już na początku ciąży, wynikało, że dziecko może mieć liczne wady. Mogę zerknąć? Proszę. Tu jest napisane wady płodu. Ventrikulomegalia. To wiem, że to też jest wypełnienie... No, nie mówię precyzyjnym medycznym językiem, ale coś w rodzaju wodogłowia. Hypoplastyczna kość nosowa. To zdaje się, że nie ma chrząstek w środku. Ubytek przegrody międzykomorowej. To jest jakaś wada serca. I po pierwszym badaniu prenatalnym ryzyko wysokie trisomii 21. To jest zespół Downa. Mimo, że kobieta wiedziała, że dziecko może mieć wady rozwojowe, nie myślała o aborcji. Zdecydowała się donosić ciążę. Trudno jednak sądzić, że chciała zapłacić za to własnym życiem i osieroceniem 9-letniej córeczki. O 20:56, hej, dali kroplówkę, bo z gorączki się cząsłam. Dobrze, że termometr wzięłam, bo nikt mi tu nie mierzy. Miałam 39,9. Pani nie dopuszczała do siebie myśli, nie, że dzieje się coś strasznego. Nie, ja jej napisałam, że mnie straszy, że się o nią boję, no nie, boję się o ciebie. Napisałam jej, że jest moim bardzo dobrym dzieckiem. Makabra, jeszcze tak nie miałam, mówi Iza. Czyli ona wyraźnie sygnalizowała, że się źle czuje. Tak, że się źle czuje, że się zacząsłam. Że się boi o siebie. Tak, boi się o siebie, że jej grozi sepsa. Że się boi o swoje życie. Tak. A na sali jesteś sama, nie, mówi, nie, mam dwie babki. Jakby nie ta babka. Czyli pacjentka obok. Tak, musiała zajść po lekarza, żeby przyszedł.
bo ona by nie była sama w stanie zajść do tego, po lekarza sobie. Aha, wiem, rozumiem, ale masz dzwonek. Dzwonek dopiero teraz dały, nie było. I CRP miałam podwyższone, jutro powtórzą, bo mówili mi, że nie było aż takie złe. Czyli pani z nią korespondowała do wieczora tak naprawdę. No, szkoda, że nic więcej nie robią i pisze. A ona, no nie mogą, trzeba czekać. Aha, w tym sensie, że znowu nie mogą wywołać porodu. Bo jeszcze się coś, mówię, bo jeszcze ci się coś stanie. O matko. A ona, aż przestanie serce bić. Ja napisałam, to okropne, co oni robią. Tragedia, mówi, moje życie zagrożone. O matko. Ja mam czekać. Później napisała, no idę spać. Buźki, mamuś, buźki i Zuniu, o 23:00. To jest ostatnia wiadomość? Tak. Nigdy się z tym nie pogodzę, że jej już nie ma. Wydaje mi się, że to jest wszystko sen, że się obudzę i ona przyjdzie do mnie. Przyjedzie. Nigdy się z tym nie pogodzę. Ja bym wolała swoje życie oddać za nią. Ja już przeżyłam, dzieci odchowałam. A ona moja córka zostawiła do wychowania. Teraz została sama. Nie wiem, jak ja to przeżyję dalej. Nie wiem. O godzinie 4:20 telefonicznie zgłoszono lekarzowi dyżurnemu pobolewania dołu brzucha bez krwawienia, ale przecież ona wcześniej się już źle czuła. Tak, no. Tu w ogóle nic na ten temat nie ma, żeby ona miała się źle czuć wcześniej, prawda? Tak. O 4:39 akcja skurczowa. Wolnego płynu w jamie brzusznej nie stwierdza się. Zdecydowano o wykonaniu cięcia cesarskiego. Zgon ciężarnej 7:39. O Boże. Za późno. Zaraz jej mieli zrobić cesarskie cięcie, jak przyszła do szpitala. Michał, przynieś te zdjęcia Izuni. O, dzięki. Proszę to, jaka Iza była mała, jaka była szczęśliwym dzieckiem. Tu jest Michał, a tu jest Izabela. Ktoś dzwonił do drzwi, no i to był szwagier. Ja słyszałem tylko, że szwagier zaczął płakać i mówić, że Iza nie żyje. Mama, no jak to nie żyje? No nie żyje, coś tam zaczął mówić, no ja też zacząłem, wiadomo, płakać. Ale ja, wierzy się w takie wiadomości? Znaczy, ja osobiście nie umiałem tu wierzyć. Chwilę tam tylko porozmawiałem z Grzesiem, ze szwagierem. Ale, że tak powiem, no od razu się ubrałem, żeby zgłosić sprawę na policję. Jeszcze tam pyta się mnie, a skąd wiesz, że przestępstwo? Ja mówię, bo po SMS-ach, wiem, znaczy po screenach z WhatsAppa. Miałem już, o ile się nie mylę, wydrukowane, przygotowane moje i od mamy, żeby pokazać funkcjonariuszowi policji. Rodzina twierdzi, że Izabela wyraźnie sygnalizowała personelowi szpitala, że źle się czuje. Podnosi także, że de facto nikt nie monitorował ani stanu płodu, ani matki, czekając biernie, aż ciąża obumrze. Śledztwo przejęła prokuratura, a lekarz, który pełnił wówczas dyżur, dziś został wezwany na przesłuchanie. Jak nieoficjalnie wiemy, nie uznaje, by popełnił jakikolwiek błąd, czy też niewłaściwie opiekował się pacjentką. Dzień dobry, panie doktorze. Chciałbym zapytać, czy pan doktor czuje się odpowiedzialny za śmierć pacjentki w szpitalu w Pszczynie, panie doktorze? Nie odpowiadam na żadne pytania. Panie doktorze, pan był na dyżurze od godziny 15 do śmierci pacjentki. Czy pan zrobił wszystko, co w swojej mocy, żeby uratować tą kobietę? Tak. Dlaczego ta kobieta zmarła, będąc na oddziale, panie doktorze? Co bym powiedziała tym lekarzom? Nie wiem, żeby... Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Żeby, może, żeby się nigdy nie musieli znaleźć w mojej sytuacji i przeżyć, bo to jest coś najgorszego, jak matka przeżyje swoje dziecko. Nikt nie powinien przeżyć śmierci swojego dziecka. To powinno być na odwrót. Ja zawsze całuję to zdjęcie i do serca przyniosę. Boże. Bo ja nie umiem uwierzyć do dzisiaj, że naprawdę, że to, mi się wydaje, że to jest niemożliwe, że ją nie ma.
i nigdy się z tym nie pogodzę.